Moim zdaniem bez niego ten serial nie byłby już taki sam. Irek to gość, przy którym się nie nudzisz. Może jednym tekstem rozbawić się do łez. Kto jak nie on mówiłby w tym serialu Szanujmy się. Dzięki niemu zawsze coś się dzieje. Nawet wtedy, gdy ostro przesadza. Można mu dużo zarzucić, ale tak naprawdę gdyby odszedł, to każdy by czekał na niego aż wróci. Bez niej trudno wyobrazić sobie ten serial, bo robi kawał dobrej roboty. Każdy wątek z jej udziałem jest ciekawy, nawet ten z Jankiem. Wtedy wydawało mi się, że będzie nuda, a nie było tak. Malwina umie wczuć się w rolę, dlatego świetnie się ją ogląda. Nie bez powodu mówię, że jest jedną z najlepszych aktorek i bohaterek w tym serialu. Postać Magdy mógłbym porównać do dobrego kawałka Avicii'ego. Gdy coś mówi, to czujesz od niej tę energię. A jak słuchasz swojego ulubionego kawałka, to masz tak samo. Może to głupie porównanie, ale ona na mnie tak działa. A związek z Alą to mistrzostwo świata. Dlatego uważam, że gdyby odeszła, to serial straciłby dużo. Arek za to jest przeciwieństwem Irka. Robi to, co każdy facet zrobiłby na jego miejscu. Baba przyprawia ci rogi? Który to? Wychowujesz dwójkę cudzych dzieci? Ze swojego bobasa. Firma ci upada, zwolniono cię? Szukasz pracy. Ten bohater to samo życie. Nie jakieś flamingi i życie w mydlanej bańce. Dlatego uważam, że gdyby odszedł, to ten serial straciłby kontakt z rzeczywistością. Bez niej nie wyobrażam sobie tego serialu, ale nie umiem wytłumaczyć dlaczego. Myślę nad tym już drugą godzinę i nic. Mógłbym jeszcze na siłę szukać 5 osób, a nawet wszystkich wymienić, ale reszta jest tak naprawdę mi obojętna. Ta piątka według mnie robi największą robotę i moim zdaniem gdyby ich zabrakło, to 19 plus leży i kwiczy. Nie wiem, czy ty również podzielasz moje zdanie. Jeśli tak, to daj znać o tym w komentarzu, a jeśli nie, to napisz swoją listę osób, bez których nie wyobrażasz sobie tego serialu.